Witam na kanale Stół Sztabowy w nowej serii, której będę przeglądał gry wojenne, które mojemu zwiadowi wpadły w oko. Tą serię będę prowadził, starał się prowadzić co miesiąc. Będzie ona podzielona na dwie części. Pierwsza część to co znalazłem na zbieraczkach, na Kickstartera, GameFoundach. Coś, co jest warte te uwagi, i druga część to będę przeglądał, co tam się dzieje u danego wydawnictwa, jakie gry mamy wydawane, jakie wiadomości są tutaj z naszego świata gier wojenno-historycznych. Oczywiście to jest pierwsze moje wystąpienie, nagranie. Będę tutaj swoją wiedzę i bazę budował, więc zakładam, że te pierwsze moje odcinki będą w formie tu nauki i rozpoznania terenu, więc jeżeli będziecie mieli jakieś komentarze, chętnie tutaj dajcie mi znać, co ciekawego ominąłem. A tak, no to przejdźmy teraz sobie do zbieraczek. No i zacznijmy od Kickstartera i pierwszą moją znajdźką jest Majda 1806, Limit of Glory. Druga kampania, jeszcze w pudełku będzie, zobaczycie później, jeszcze trzecia i czwarta. I tu przenosimy się do Włoch, koalicja kolejna antynapoleońska i inwazja Napoleona na Włochy. I tu za 542 zł mamy bundla właśnie z kampanią drugą i trzecią i czwartą. To są kampanie Santa Maura i Capri, czyli dwie mniejsze wyspy. No jak mówiłem, jest to druga część, bo pierwsza część już jest wydana. I to było Bonaparte as Eastern Empire. Tu mamy do tego też, można sobie dorzucić od razu, żeby mieć całego bundla fulla za 304 zł w tej chwili na GameFoundzie, no ale wróćmy do naszej gry. Zobaczmy sobie mapkę, jak wygląda. Tu jest Neapol, północ jest w takim razie od góry. Jak widać, Michał Kowalczuk, nasz tu Polak, też wspiera ten projekt. Komponenty mamy standardowo różnego rodzaju komponenty związane z postaciami, z armią, z eventami. To są event tile. Mamy taki pokazany, można zobaczyć sobie wideo jak działają eventy, jak działa combat. Rulesy są do ściągnięcia. To można sobie przejrzeć i to jest tytuł, który się zostało 2 dni do jego wygaśnięcia, więc trzeba się spieszyć. Według mnie jest to dobra pozycja do wsparcia. Kolejną propozycją na Kickstarterze, GameFundzie, którą można sobie tutaj przyjrzeć, jest reprint Bloodstonesa od Martina Wallace'a. No jest to dość fajna, widać, gramy domino klockami domino. To reprint, więc gra już została wydana, teraz jeszcze raz zostaje wydrukowana. 7 dni zostało w tej chwili, kiedy kręcę ten film, i mamy 413 zł za zestaw polecany tutaj King Sprite. No i tu mamy także gra Martina Wallace'a, Dawida Truciego. Mamy różnego rodzaju frakcje. Asymetryczność jest. Dodają do reprinta nowe frakcje, dwie. To raczej do dodatku. Czarne i piaskowe frakcje. I tu system walki wygląda, z tego co czytałem, że kafelki spotykają na swoim miejscu razem z przeciwnika. Dokładamy z woreczka po jednym i patrzymy, kto wygrywa, kto przegrywa. Przegrany się wycofuje, wygrany zostaje. No i tak to się rozgrywa tą grę.
Tutaj za 786 zł możemy sobie wejść w takiego Olina, czyli to, co, no, co to jest nowe, też będziemy mieli. No i stary reprint tej podstawki, aby zobaczyć, czy wystarczy nam nową butelko tylko do gry, chociaż to są tylko dwie frakcje, czy też trzeba stare. Tu mamy właśnie za 700, czyli mamy stare pudełeczko, dodatkowo markery, bagi, holdery na, tak jak właśnie widzimy, do otrzymania tych armii. No i to jest ten corebox tego nowego dodatku. Nie, to tak, bo. No i dodatkowo można sobie wszystko kupić oddzielnie. Komu się pasują tamte oferty. Mamy jeszcze mapy. Dodatkowo, chociaż to jest droga opcja za 900 zł. No ale gra jest prosta, easy to learn. Cartoon Master, takie lubimy. Jeszcze shipping do UA. To będzie w zależności od kraju, gdzie jesteśmy. No ale będą pewnie to mniejsze ceny, więc do tej kwoty. I no i VAT jeszcze trzeba doliczyć. Wiadomo, te ceny są bez VAT-u. Więc to jest też na radarze, też zwiad poinformował o takiej grze. No i teraz przejdźmy do kolejnej pozycji. I kolejna pozycja z Kickstartera, Grant od kompasów. Mamy tutaj historycznego generała Unii, Granta, i będziemy walczyć na terenach Ameryki, w wojnie secesyjnej, w wojnie domowej. No i mamy tutaj kampanię do rozegrania. Będzie to Fort Donelson, Island Number 10 i Skiloch. To na tych kampaniach Grant zdobył swoją reputację. No i my będziemy się wcielać w jego postać i będziemy walczyć w kampaniach. Tutaj mamy za 59, czyli około 225 zł. Trzeba dorzucić VAT i przesyłkę. Zaraz sobie przejdziemy. No, tu nic nie ma, to przesyłka będzie pewnie za 30 doków, tak coś czuję. Około 400 zł chyba będzie, tak sumarycznie, tak strzelam, za tą kampanię zapłacić. Jaki tu mamy sequence of play? Pogoda, posiłki, random event. No i fajnie, że są takie fajne random eventy. No impulsy. I impulsy są draw cheat, czyli to jest i to jest taki draw cheat pull system. No, żeby się tutaj szczegóły zajrzeć, to trzeba by rulebooka przeczytać sobie na początku. Dobrze, że to wszyscy na początku dają takie rulebooki, można sobie zaznajomić się przed kupnem. No i to jest pozycja, którą na moim radarze jest. Zastanawiam się ciągle nad wsparciem, albo poczekam po prostu, jak będzie dostępna już w sklepach i w jakimś review. Wtedy zobaczymy, czy to będzie dobra gra. A teraz czwarty tytuł. Iwo Jima 1945. Nie wiem, czy kojarzycie Tarałę na bloczkach. To jest właśnie druga seria z tego systemu. I tu dostajemy za 65 zł od 250. No to 400 pewnie dopłacić. Można sobie bundla gdzieś tu chciałem kupić. Tarałę i to mamy. Mamy w ogóle Olina za 400, za 1500 zł. Kogoś tutaj tak mocno. Chociaż 12 braketów osób to sparło. Lepiej chyba sobie kupić jedną i drugą część. No i tu mamy teraz tą nogę od kurczaka i wodzimy. To jest góra Suribachi. No i tutaj lądują od tej strony na plaży Amerykanie.
Mamy zbliżenie na górę Suribachi. Gra napędzana kartami. Można zobaczyć poprzednie wersje Tarały, jaka była mechanika i tu będzie analogicznie podobna mechanika. O, tu mamy na przykład, mamy za 100, za 85 zł dwie wersje Tarały i mamy plus jeszcze przesyłka, czy mamy gdzieś shipping do Europy. To niestety worldwide, bo to z Ameryki są goście, 35 dolarów trzeba dorzucić, 1/3. Plus Custom Advance. No to dobrze, za 35 mamy wszystko. Czyli jakbyśmy wzięli sobie 85 plus za 110 dolarów, no to prawie 500 zł mamy dwie gry. Czy to się opłaca? Nie wiem. Na pewno system jest ciekawy. Można się temu, można sobie pograć to. Na ilu to jest graczy? Jeszcze pytanie jest. Oczywiście to jest solówka, gramy z sami przeciwko systemowi. I systemem są Japońcy, my jesteśmy Japończycy, może nie obrażajmy ich. My jesteśmy Amerykanami i zmagamy się na tym. Ok, jedziemy do następnej pozycji. A następną pozycją będą gry, które czekamy na start kampanii. No i tutaj jest Lord of Heaven, ja jestem atakowany. Wszędzie moje profile przez tą grę od Falanksów. Przenosimy się tutaj do średniowiecznych krucjat. Główną zmaganie jest oczywiście wyzwolenie Jerozolimy. I to jest asymetryczna gra na 4 osoby. Mamy 4 frakcje. Mamy do dyspozycji oczywiście Crusaderów, Byzancjum, Kalifat i Sedżuków. Gra przewidziana jest na 90 godzin plus, no to pewnie cztery osoby bardziej myślące może być nawet do 180. Gramy za zasłonkami, czyli trzeba grać z graczami, którzy wiemy, że będą fair postępować, nie będą tutaj nam poszukiwać, mówiąc krótko. Gra już została tutaj pokazana nawet przez Zaku Board Gamesa. Na zachodnich forach też. No ja tu próbowałem też się dogadać z dostawcą, ale niestety nie dał mi szansy, żeby wam pokazać jakąś przykładową rozgrywkę przed tym, jak się ukaże kampania. Gra też jest, widzę, napędzana kartami. Mamy dużo różnych kart, bardzo fajne grafiki. To mi się naprawdę podoba. Kosteczki customowe, markery, mamy różnego rodzaju, walutę. No, gra jest dość, może być fajna, skoro możemy tutaj dyplomację tworzyć pomiędzy między frakcjami. Nie musimy, grając Bizancją, się sprzymierzać żywcami. Możemy z kimś innym, żeby zrealizować swój cel. No, to jest dość ciekawe rozwiązanie. Okay, no to będzie tyle na ten temat. Teraz przejdźmy do kolejnej gry, która się nie może niedługo wydać w starterze. I to mamy Iron Squad, też za zasłonką taką dużą będziemy grali, jak widać. Jest to, goście są z Serbii, więc przesyłka do Europy czuję, że będzie tania. Na razie nic nie wiemy poza tym rysuneczkiem w tej grze. Warto tutaj kliknąć Notify, żeby wiedzieli, kiedy ta kampania startuje. No i zakładam, że będzie to taki system jakiś, tutaj mówię, unikalny system rewolucyjny Fog of War, czyli będziemy wiedzieli, co dokładnie gdzie się znajduje. Powinniśmy odkrywać tą planszę i jakimś składem walczyć z Niemcami lub robić jakieś misje. No jest to na radarze, trzymajcie rękę na pulsie, klikamy tutaj i czekamy, co z tego wyjdzie. Dobrze, to taki szybki update'ik. Teraz przejdźmy może do właśnie update'ików związanych z co się dzieje u wydawnictw poszczególnych. No i dojdziemy teraz do, zaczynamy od GMT, naszego największego chyba dostawcy gier wojennych.
A i Napoleon już są dostarczone do sklepów. Virgin Queen druga i Printing też widziałem w sklepach. For the People też u mnie jest na stole. Bojanek Tomahawk jeszcze tego nie doczekałem. Z nowych 500 Game Edition, no to tutaj Italia 43 od Simonicza. Mamy mapkę, mamy nowe żetony i to jest taka sama skala jak Salerno 43, czyli ten sam system. Włochy. Ja Salerno ceniłem za to, że jest to kompaktowa, dobra gra z małą ilością żetonów do nauki. Tu prawdopodobnie będzie analogicznie. No jest to u mnie na radarze, gdyż chcę mieć wszystkie te zogbondy od Simonicza mieć na stole swoim. Więc to jest na pewno, będzie tutaj grane. No a teraz zajrzymy, co się dzieje w TMT, co się będzie działo w przyszłości. Thunderbolt, Ancient World. Volume 3 Deluxe Edition, czyli to jest już niedługo wydane. To mamy Hannibal the Bay, czyli Wojny Punickie. Tu są mapki pokazane, dość zoomujemy. No, jest tutaj, to wygląda nawet spokojnie, dobrze. I to była część hiszpańska, to jest część włoska. Zobaczmy, co tam we Włoszech. Tu już nie ma takiej dobrej jakości, bo jest, bo to jest cała mapa po prostu. Pana Hiszpania, to jest mamy całą mapkę. No, gra jest też u mnie na radarze. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś wielki monster. Żetoniki może przejrzyjmy sobie, jak wyglądają. No spokojnie, nie widzę tu. Trzeba by patrzeć na może bardziej dokładniej. No, ale gra na pewno będzie wydawana, więc jest warto się do niej przyjrzeć. Kolejnym tytułem na radarze też jest Imperial Aegis, Imperialne Orły. Taktyka z Dome in Flames, która już została wydana, więc mamy kolejną jakby wersję Dome in Flames. Tym razem będziemy się na Pacyfiku, wojna lotnicza na Pacyfiku. I tutaj będziemy mieli tak w skrócie efekt pogody, wiatru, odległości, rekonesansu, CAP, czyli Combat Air Patrol, koordynację ataków. Targeting, wytrenowanie. No i ten tytuł też można poczekać. Niedługo będzie więcej wiadomości o nim. Też będzie niedługo wydawany. Zobaczymy może jakieś grafiki, mapki, jak to wygląda. No i trzeba chwilę poczekać, ale na pewno trzymamy rękę na pulsie. Imperial Aegis jest też jako cel naszych zwiadowców znaleziony. Jedziemy teraz do Decision Gamesów. Oni wydają teraz Drive to Stalingrad i Coral Sea Deluxe Edition, czyli poprawione wersje. No i tak samo kolejny reprint RAF, najlepszej gry o Anglię. Ja mam tą trzecią reprinta chyba. No, jest nawet na stole nagrany, więc polecam. Polecam ten tytuł na pewno do rozegrania. Jeszcze nie grałem w dwie osoby, grałem solo, a jeszcze nie spróbowałem zagrać z kimś w stole. To ciągle czeka to w kolejce. No i to jest od Johna Butterfielda, od Maestra. Dla mnie to jest jeden z najlepszych trainerów gier wojennych w tej chwili. Teraz jesteśmy na stronie Kompasu i zobaczmy, co oni nam oferują w najbliższej przyszłości. I oczywiście tutaj mamy ten Granta, kampanię na Kickstarterze, którą już omawiałem, no ale przejdźmy do kolejnych tu. Rajd Zeppelinów za 59 dolarów.
Jakoś się nigdy tym tematem nie interesowałem, ale to chyba będzie solówka, gdzie mamy załogę, Zeppelin, jakąś misję. Tacie, tu mamy mapki i Anglii, i mamy też tu Egiptu. Mamy tutaj swoich liderów. Jeżeli kogoś ten temat interesuje, no to na pewno jest must have. Dla mnie na razie nie widzę tutaj miejsca już na stole dla tego tytułu. I jedźmy kolejny. Mamy tutaj Dogboats. Łodzie patrolowe. Tym razem to jest Royal Navy łodzie. Łodzie patrolowe, łodzie torpedowe. I tutaj widać jest też podobny system to Zeppelina, czyli to jest solówka. Robimy różnego rodzaju pewnie misje na Morzu Północnym i na kanale angielskim oczywiście, nie kanale La Manche. Multiplayer, solitaire, pewnie bardziej solitaire to jest gra. Co ona będzie sama reprezentowała, to trzeba by poczekać. Zobaczymy już niedługo. Już niedługo może jakieś większe informacje na temat tej gry, może ktoś, pewnie ktoś otwierał. No jest to tytuł trzymania na ręki na pulsie. Kolejnym tytułem tu mamy Breaking the Chains 2.0, czyli ulepszona wersja tego tytułu. No to hipotetyczny konflikt na Morzu Południowochińskim około roku 2020, czyli tutaj autor twierdzi, że wtedy było najbliżej tego wszystkiego, chociaż nie wiedział, co się wydarzy teraz, że jeszcze jest bliżej konfliktu na tym terenie. No mamy tutaj, zobaczmy mapkę. No, mamy tu większy teren niż południowochiński, bo wiadomo, że te bazy na wschodzie, ta sam Tajwan jest celem partii. Żetoniki. No, gra jest też u mnie. Ja się też trochę mocno interesuję konfliktem nowoczesnym, więc też jest na radarze. Dostępna będzie w sierpniu 2024, czyli już powinno być to niedługo dostępne do zakupienia. No, ja bardziej chyba czekam, aż nasz jakiś sklep to sprowadzi. Wtedy będę myślał od na zakupie, niż sprowadzać to bezpośrednio do dostawcy stron. A teraz jeszcze Złoty Wiek Piractwa. Paylater, jakiś system. No, na też będę czekał, aż przyjdzie. I co my tu widzimy? No, na Karaibach jesteśmy. Prowadzimy swojego pirata. Mamy też nawet miasteczka. Możemy tu też swoje misje robić. Tu jest system walki pomiędzy obroną piracką a statkami. I tu piracki statek kontra merchant albo warship. Czyli to są mapy takie wielokrotnie do używania. Podobnie. Kilka żetoników, jeszcze więcej żetoników, statkami. No, poczekamy, jak będzie gotowa do wydania. Tytuły mnie te zawsze interesują, pirackie lub kolonializmu, zdobywania nowych terenów. No, jest to na pewno tytuły w moich zainteresowaniach. No jeszcze na koniec przejdziemy do naszego podwórka, taktyka i strategia. Zobaczmy, co oni mają na swoich stronach dostępne. No tu jest widać, brali też aktywnie w 80. rocznicy lądowania w Normandii. Zobaczmy, co jest w aktualnościach. Grunwald, aktualnie z 2 czerwca, czyli nie jesteśmy tak mocno aktualni na stronach.
Zobaczmy, jakie mamy najnowsze gry. No to jest ta Normandia, wydana w czerwcu, tak, na obchody. Bardzo fajnie, że tak to robi kolega. I co my tu później mamy? Bitwy 21, druga część. Wiem, że parę osób gra w takie tytuły. Ja chciałem wejść tutaj w Grunwald 2025 w tym systemie, no ale jakoś nigdy nie mam czasu, żeby się do tego zabrać. Może kiedyś przyjdzie taki jeszcze czas. Tu jest, zobaczcie, jeszcze coś po angielsku. Sea Wolves. Tutaj Javier Rubio Torres. Jest to gra solo, bo Atlantyk 39-47, trochę przesadził, do 1947 roku. Nie wiem, czy tu nie jest literówka, że powinno być do 42, tak jak tu jest opisane. I tutaj jest enigmatyczny opis. Mamy tak 8 misji lub kampanii moda pomiędzy 40-42 i do gry potrzebujemy kostki, pensil i gumki. Czyli to będzie w tym systemie chyba trochę jak znamy z The Hunted, danym przez, chyba przez GMT. Więc na naszym PC ulubionym ta strategia i taktyka kończę tutaj nasz odcineczek. Mam nadzieję, że taka seria Wam się podoba, będzie podobała takich wiadomości. Jest to mój pierwszy odcinek, więc na pewno będę się tu rozgrzewał i polepszał swoją jakość moich relacji, newsów. Jeżeli to będzie Wam się podobało, to dajcie mi znać, dajcie jakieś wsparcie, żebym wiedział, że ten typ wideo, informacji jest dla Was w porządku i akceptujecie to. Więc co miesiąc mam plan taki, żeby taki update newsowy z naszego świata gier wojenno-historycznych wrzucić na YouTube'a raz przynajmniej w miesiącu. Okej, no i to jest tyle wiadomości. Mam nadzieję, że mocno nie przynudzałem i mam nadzieję, że coś, jakaś wartość dodaną dla Waszych informacji jest z tego wszystkiego. No to jest moje pierwsze wideo, kolejne będę lepiej przygotowany, mam nadzieję, i więcej treści, więcej dla Was informacji będę przekazywał. To dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć i czołem.